Hej, pamiętacie tą charakteryzację? Mam nadzieję, że tak, ponieważ była ona całkiem niedawno na kanale. Ale najczęstsze pytanie, jakie się pod nią pojawiało, to było to o to, jak to zmywam. I nie dziwię się. I tak, wiem, że Maksineczka ostatnio nagrała taki film, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że ja kosmetyki do tego filmu testuję już od sierpnia i od sierpnia chciałam go nagrać, także jest mi trochę głupio, że to się zbiegło w czasie z jej filmem, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Oczywiście do niej na kanał też Was zapraszam, ponieważ nasze rutyny są nieco inne. Ale myślę, że możemy już przejść do sedna filmiku. Na początku oczywiście zdejmuję tą całą oprawę, czyli perukę, jakieś klejnoty, cyrkonie, brokat i oczywiście rzęsy. I tak chciałam nagrać tutaj takie ładne ujęcie zdejmowania rzęs, ale troszeczkę mi się prawa nie chciała odkleić, dlatego trochę dłużej mi to zeszło. I teraz najgorsza część, czyli zmywanie tego wszystkiego. Ja do zmycia tego wszystkiego używam tylko i wyłącznie oleju kokosowego nierafinowanego. Tutaj mam akurat taki z firmy Mokosz i od razu mówię, że także wszystkie kosmetyki, tak jak w dużej ilości moich filmów, są z kokolity, ponieważ ja tam najczęściej zamawiam i kupuję wszystkie praktycznie moje kosmetyki. Także wcieram sobie olej kokosowy w twarz i tą całą moją charakteryzację i po prostu rozpuszczam cały mój makijaż. Pomagam sobie troszeczkę płatkami kosmetycznymi, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie ma sensu, ponieważ mam tego za dużo na twarzy i po prostu idę z tym pod prysznic. Także tym olejem kokosowym sobie pomogłam trochę pod prysznicem. Przy okazji umyłam włosy i tak wyglądam po prysznicu i nakładam sobie taką opaskę na włosy, żeby mi nie przeszkadzały. Następnie używam płynu micelarnego firmy Vianek nawilżającego i to, co mi zostało po tym prysznicu, usuwam sobie właśnie tym płynem. Czas na peeling firmy Resibo. Jest to peeling enzymatyczny, dlatego nie musicie go pocierać od twarz, jeśli nie chcecie. Możecie go zostawić na twarzy jak maskę i te enzymy usuną Wam martwy naskórek. Natomiast ja sobie go troszeczkę jeszcze wcieram. Czas na pielęgnację ciała. Mam tutaj mus do ciała firmy Nakomi i on tak przepięknie pachnie ciasteczkiem, że naprawdę mam ochotę go zjeść, kiedy go używam. Dalej czas na maskę. Mam tutaj albo taką klasyczną maskę i nakładam ją wtedy pędzlem, albo maskę w płachcie. Tak, to jest moje uzależnienie. Tutaj akurat mam taką ze Skin 79, ale na kokolicie macie tych masek do wyboru mnóstwo, także na pewno znajdziecie coś dla siebie. I tak, może się to wydawać nierealne, ale ja po zrobieniu tego typu makijażu naprawdę robię tą całą rutynę pielęgnacyjną składającą się z tych wszystkich kroków, ponieważ ja po prostu dbam o moją skórę i nie chcę mieć z nią żadnych problemów, a z racji tego, że nakładam naprawdę bardzo ciężkie kosmetyki w bardzo dużej ilości na tą twarz, to chcę mieć pewność, że potem robię wszystko, żeby tych problemów ze skórą nie mieć. Po jakimś czasie ściągam tą maseczkę i resztę esencji, która mi zostanie, wklepuję sobie w szyję. Czas na tonizację. Jest to tonik z firmy Resibo i na początku myślałam, szczerze mówiąc, że on ma jakiś wadliwy atomizer, ponieważ on tak mocno pryska takim dosyć mocnym strumieniem. Natomiast weszłam na Instagrama Resibo i okazało się, że to przez to, że jest w nim bardzo dużo składników aktywnych i ma bardzo skondensowany skład, a według mnie to bardzo dobrze. Czas na serum do twarzy. Mam tutaj dwa. Jeden z Kloshi, drugi z Rosadi. Tym razem użyłam tego z Rosadi, który przepięknie pachnie dziką różą. Także używam właśnie tej pipetki i wcieram sobie to serum w twarz. To, co mam na rękach, wcieram też w szyję, takimi ruchami jakby do góry. Czas na coś pod oczy. Mam tutaj sztyft firmy Equilibra. Bardzo dbam o skórę pod oczami, dlatego że jest ona bardzo delikatna i wymaga specjalnej opieki. Dlatego tak, używam tego sztyftu, a następnie wklepuję sobie to delikatnie w ten obszar. Na wszystko psikam sobie hydrolatem z Mokosz. Jest to hydrolat malinowy z aloesem.
na koniec używam peelingu do ust malinowego, który też przepięknie pachnie i również jest z firmy Mokosz. I tak wszystko mi się to wchłania przez noc. I to już właściwie wszystko. Wiem, że było tego dużo, ale jeśli Wam się spodobało, to zapraszam Was też na mojego Instagrama po więcej tego typu filmików i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!